Jest 1 grudnia 2014 roku. Donald Tusk zostaje szefem Rady Europejskiej. Schnell, Schnell, będą odtąd mówili przywódcy Unii Europejskiej krajom członkowskim. Tak francuska telewizja komentuje objęcie funkcji szefa Rady Europejskiej przez silnie proniemieckiego jej zdaniem Donalda Tuska. Według wielu nadsekwańskich mediów pogłębi to dominację Niemiec w Unii Europejskiej. Donald Tusk jest synem wielkiego polskiego narodu, a od tej chwili będzie występował w roli ojca naszej wspólnoty. Przybyłem dzisiaj mając przed oczami jasny cel. W tych jakże trudnych czasach Europa jest głodna sukcesu. Trudno powiedzieć, co dokładnie miał tu na myśli Donald Tusk. Pewnie nie spodziewał się wtedy, że to za jego kadencji Unię Europejską opuści Wielka Brytania. Sam wysyłał nawet Brytyjczyków do piekła. Zastanawiałem się, jak wygląda to specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promują Brexit nawet bez zarysu planu, jak to zrobić bezpiecznie. Ja bym powiedział coś zupełnie innego, że jest specjalne miejsce w piekle dla niewybieralnych biurokratów, próbujących wpływać na demokrację innych krajów. Tak bym powiedział. Podążanie za tą polityką niemiecką przyniosło ten sukces w wymiarze indywidualnym w postaci wysokiego stanowiska w Unii Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Chyba nie jest wielką tajemnicą, że nie osiągnąłby tego swojego sukcesu w Europie bez poparcia pani Merkel. Donald Tusk, gdy Polska nie chciała się zgodzić na przymusowe przyjmowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. On groził wręcz Polsce, ale to jego głosem groziły Polsce Niemcy. Donald Tusk, gdy uruchamiano procedurę przeciwko Polsce. Jestem całkowicie przekonany, że jest to decyzja optymalna. W pełni ją wspieram, bez żadnych wątpliwości. Co pan sobie myślał, panie ambasadorze, jak ludzie Tuska w Brukseli podnosili rękę i głosowali za rezolucją przeciwko Polsce? Że to są ludzie nikczemni, powiem zupełnie szczerze. Zresztą widzę teraz w przestrzeni publicznej w Polsce, co oni wyprawiają. Że to jest zdrada tak naprawdę. Kiedy Donald Tusk z trybuny Parlamentu Europejskiego poparł wniosek Komisji Europejskiej o procedurę sankcyjną przeciwko Polsce z artykułu 7, uznałem to za zdradę Polski i powiedziałem do siebie w myśli, co za szmata. Szereg działań Donalda Tuska, jeśli chodzi o interesy niemieckie, jest bardzo widocznych przez pryzmat jego działań i zaniechań jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Kto jest dumny z zablokowania wypłaty Polakom pieniędzy z KPO? Zobaczmy. To tylko dzięki presji Parlamentu Europejskiego 140 miliardów euro zostało zamrożone dla Węgier i dla Polski ze względu na nieprzestrzeganie wartości podstawowych. Jeszcze więcej trzeba zamrozić tych pieniędzy. Orban i Kaczyński muszą zrozumieć, że nie będzie unijnych środków dla autokratów. Pozostaje mi tylko wyrazić wdzięczność tym wszystkim koleżankom i kolegom, którzy nieustępliwie walczą o to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze. Wyrazić wdzięczność na ręce pani przewodniczącej, również Komisji Europejskiej. O podejmowanie trudnych decyzji do swoich niemieckich przyjaciół Tusk już kiedyś apelował. Ale schätzen eure Geduld. Aber bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kommen jetzt harte Entscheidungen auf uns zu. Ein klarer Standpunkt eurerseits wird dabei den Ausschlag geben und daher Gold wert sein. Ich bin sicher, dass ihr uns auch hier nicht enttäuscht. Nasz rząd miał rozmaite inicjatywy, które były blokowane, dlatego że nie były niekorzystne dla Niemiec. No i wtedy Tusk ze swoimi kolegami włączali się w tę akcję blokowania rozmaitych inicjatyw czy środków.